Ogromna radość, radość w sercu, bo w takie inwestycje kierowane do dzieci to największą satysfakcję sprawiają. W tym wypadku przedszkole tu na Załodrzu, gdzie go brakowało, to mieszkańcy, rodzice od lat o tym mówili, więc cieszy nas, że udało nam się zbudować i to nie byle jakie przedszkole, ale nowoczesne, proekologiczne, z dużym terenem zielonym, więc myślę, że dzieciaki znajdą tu takie miejsce, w którym będą czuły opiekę jak w domu i serce ze strony pań, które się będą nimi opiekować, równie mocne. 13 milionów prawie bez wydatków z budżetu miasta, pozyskanych środków zewnętrznych. To cieszy równie mocno jak to, że jest to adresowane dla dzieci, bo dzięki pomocy Fundacji Leroy Merlin i budżetowi państwa udało się zrealizować to bez zaangażowania środków miejskich, to chcę podkreślić. Te pieniądze z miejskich podatków możemy wydać na coś innego, a dla dzieci dobre warunki już stworzyliśmy i o to się staramy, bo przecież w Opolu myślimy o każdym pokoleniu. Pierwszą u nas było priorytetem lokalizacja, ponieważ my jesteśmy z Załodrza, a niestety Kubuś się dostał wcześniej do innego przedszkola w centrum, i było to problematyczne dla nas. Jak tylko się pojawiła okazja tutaj dostać do przedszkola, to postanowiliśmy, żeby go dać tutaj do tego przedszkola. Po pierwsze nowoczesne, piękne przedszkole. Myślę, że na pewno mu się tu spodoba. Przedszkole to jest mały świat. Na trzeci do 7 lat. Małe u nas są stoliki, małe krzesła, foteliki. Już nam, nikt nam tutaj nie zawadza, nikt zabawie nie przeszkadza. To jest największy projekt Fundacji Leroy Merlin, ale jeden z wielu, bo fundacja istnieje od 11 lat. Zrealizowała 700 mniejszych lokalnych grantów w całej Polsce. 6 tysięcy wolontariuszy z naszych sklepów brało w tym udział, ale oprócz tego od 2 lat fundacja realizuje też większe projekty, takie jak ten, które służą i osobom w kryzysie uchodźczym, w tym dzieciom, i lokalnym społecznościom. To jest 60 któryś projekt taki duży i naprawdę to są z wielką przyjemnością, z wielkim zaangażowaniem naszych zespołów sklepowych przygotowywane i otwierane projekty, więc naprawdę to są świetne dni. To nie jest ani pierwszy, ani ostatni projekt fundacji i funduszu w Opolu i w regionie, bo to są projekty w całej Polsce. Pierwszy projekt grantowy Fundacji Leroy Merlin tutaj ładnych parę lat temu, to też było przedszkole, więc to od przedszkola się zaczęło i dzisiaj też przedszkole. Natomiast wszystkie projekty wokół potrzeb bytowych, mieszkaniowych, nieruchomościowych, ale też odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, czyli takich tematów, które łączą tematy społeczne, środowiskowe, to są projekty w spektrum zainteresowania i fundacji, i funduszu, więc tak, jesteśmy zdecydowanie otwarci. No są tak też projekty, które pokazują w praktyce, jak można zmieniać przestrzeń publiczną wokół nas, jak można konstruować nieruchomości, pomieszczenia, przestrzeń, która służy wszystkim, no w tym wypadku akurat dzieciom, więc tym bardziej to cieszy. Mieszkamy tutaj nieopodal, także będziemy mieć teraz dużo bliżej. Czy nam się tu podoba? No myślę, że tak jakby obraz mówi sam za siebie, jest to całkiem nowe przedszkole, jest piękne, kolorowe, ale też bardzo jasne i takie przejrzyste. My do tej pory byliśmy w troszeczkę starszym przedszkolu, tam też było cudownie, natomiast jak chodzi o sam budynek, no to nie można porównywać. Wszyscy bardzo zadowoleni, cała kadra pedagogiczna, administracyjna, rodzice, dzieci. Po wczorajszym pierwszym dniu adaptacyjnym było to bardzo widoczne, pocieszające. Wszystkich dzieci około setki, 4 grupy, w tym jedna grupa integracyjna licząca 20 dzieci, pozostałe 25 i nasze przedszkole dopięte na ostatni guzik pod każdym względem, w oczekiwaniu już tylko na przyjęcie dzieci od 2 listopada.